Babaczki, spinamy się cudownymi polskimi drogami na jakieś 900 metrów. Tak, ja troszeczkę już przylagowany jestem, bo jestem już troszeczkę śpiący, a jest 3:13 w nocy. Jadę sobie fotografować Tatry o wschodzie słońca. O! A bo czemu nie? To kurde, tutaj czasami takie dziury półmetrowe są, że ja dziękuję. Masakra. No dobra, no co zrobić? Trudno. Do zobaczenia na górze. Dzień dobry, dziewdziolki, dzień dobry. No już prawie dzień dobry. Jest godzina 3:40 nad ranem. Za mną już tworzy się piękny brzask. Już taka jutrzenka, już powolutku. A z tamtej strony mam Tatry. Założyłem już sobie 85 na D800D. Idę pod altaneczkę i będę obserwował, co to się takiego dzieje. Jest ze mną Paula, jest ze mną Konrad. Czekam jeszcze, aż dojedzie Dorian z Danielem. Pisali przed chwilą, że mają jeszcze 15 minut drogi. Słuchajcie, no zapowiada się pięknie i cudownie. Ja znowu już mam laga, ale kurde no, cacy. A tak w ogóle to jesteśmy na Czarnej Górze. No. Cudownie. Jeszcze te ptaszki śpiewające. A! Robaczki, ja robię sobie takie pierwsze próby. Na razie w tą stronę. Ale taterki powoli zaczynają też już być widoczne. Chociaż jest jakaś mgła. Jest zasyfienie powietrza. No, nie jest. Nie jest tak źle. Ale więcej światła. Koniecznie więcej światła. Kochani, pozwólcie, że na razie będę tak aparat pokazywał, bo są tutaj ze mną też inni fotografowie i nie chcę im tutaj przeszkadzać, ale spójrzcie, co tutaj się dzieje. No spójrzcie, jaka to jest poezja tutaj. No bajeczka, domknę przesłonę. Jaki tu już brzask, co tam się dzieje. Ach, nad tymi pieninami. A tam, tylko jest za ciemno. Tam są Tatry. Oj, coś tam może delikatnie widać. Ja jestem w tej chwili pod altanką. Oj, powiem wam, że jest cudownie i pięknie. Tam jeszcze mnie zastanawia takie światło przebijające. Co to może być za światło? Na wschód słońca jeszcze jest zbyt wcześnie. Ale jest przepięknie. No ja nie nagrywam siebie, bo są ze mną inni fotografowie. Nie chcę latarką świecić. Chociaż może poświecę się teraz troszeczkę. Tutaj może wystarczy z cygarem jak zwykle. Oświetlam się światłem od aparatu. Słuchajcie, no jest pięknie i cudownie. Jest pięknie i cudownie. A jojku. Kurde, mi tego brakowało. No histogramy są wspaniałe. Rewelacja. Ostrość też tu mam fajną, fajne światełko. Robię na 85. 85, słuchajcie, 30 sekund do naświetlania, 200 ISO, przysłona 4,5, 7000 kelwinów, temperatura warwowa. Ojejku, aż się rozmarzyłem. Wiecie co, to chyba księżyc jest, to światło, to chyba jest księżyc. I zobaczymy zaraz. Dobra, ja spróbuję tutaj te taterki, które są dosłownie niemalże na wyciągnięcie ręki. Chociaż zrobię sobie tutaj jeszcze jedną po prostu panoramę z tym brzaskiem, bo jest przecudowny. I działamy dalej. Czekam na chłopaków, aż dojadą. No, super. Dobra, odezwę się za kilkanaście minut, jak troszeczkę tego światełka będzie po prostu więcej. Kochani, czy wy tutaj widzicie to, co ja? Jeszcze słabo. Czekajcie, niech się zrobi. Co tutaj się dzieje? O,
Jakie piękne taterki. No jakie piękne taterki. Czekamy. Czekamy. Ha, ha, ha. Cudownie. Robaczki moje kochane. Takie jedno bardzo ważne przemyślenie. Ci, co mają jeszcze ze mną tutaj do mnie dołączyć, jeszcze nie dojechali. Jest tutaj jeszcze w samochodzie dwóch innych fotografów, którzy mnie rozpoznali. Bardzo miłe, pozdrawiam. Sorka, szkoda, że się nie przedstawili. Ja się przedstawiłem. Nieważne. Kochani, taka jedna rzecz mnie zastanawia. Ci siedzą w aucie, tamci nie dojechali. A my z Konradem już tutaj fotografujemy. Słuchajcie, przecież o brzasku, zanim jeszcze ten wschód słońca nastąpi, również jest przepięknie. Sami zresztą zobaczycie to na tej panoramie, którą zrobiłem tutaj z pieninami w tle. Znaczy w tle, no, z pieninami tutaj. Kurde, przecież jest tak, to światło jest przepiękne. To samo teraz tutaj delikatnie oświetlone już troszeczkę i zarazem i księżycem i już światłem słońca odbitym od górnych warstw atmosfery. Już jakiś światłocień delikatny na tych śniegach, na tych stokach Tatr się maluje. Taka bardzo wczesna niebieska godzina. No słuchajcie, taki porze też warto fotografować, bo to jest przepiękny, przecudowny, przewspaniały klimat. To w ogóle to, powiem wam, że ta miejscówka tutaj, ten Czarna Góra, tu jest krzyż, tu jest taka altanka, widzicie, ja pod tą altanką jestem, jest stacja narciarska, ale całe szczęście jest po drugiej stronie i jakoś bardzo widoku nie psuje. W kierunku Tatr mamy przepiękny widok tutaj z łąką i drzewkami, więc jest cudownie. Kochani, dużo lepsza miejscówka niż Łapszanka. Tyle wam powiem. O wiele lepsza miejscówka niż Łapszanka. Zresztą dla mnie Łapszanka jest mega, mega przereklamowana. I też o tym będę często mówił. I dlatego ja no nie lubię jeździć na Łapszankę. Byłem tam pierdyliard razy. Zrobiłem wiele zdjęć. No i jest dla mnie przereklamowana. Dobra, kochani, ja jeszcze zaraz chcę zrobić panoramę na 50 mm. Również 30 sekund czas naświetlania, 200 ISO, 4,5 przysłona, około 7000 kelwinów temperatura barwowa, którą i tak pewnie potem jeszcze zwiększę na około 9000, ale to już podczas postprodukcji. Będę chciał jeszcze zrobić, bo 85, słuchajcie, tutaj na 3-4 zdjęciach nie obejmie tych Tatr. Tak pięknie, na wyciągnięcie ręki. Cudownie. Aj, dzisiaj lag mega, ale ten krajobraz dzisiejszy i ten klimat i ten warunek, który się tutaj szykuje. A mamy jeszcze chmurki, są chmurki wysokie i oby wytrzymały. Słuchajcie, może być przepięknie, może być przecudownie. Tfu, nie chcę zapeszać, ale no kierwa, no. Dzisiaj będą wzniety i podniety. A, kurde. Dobra, do zobaczenia za kilkanaście minut. Jeszcze te ptaszki śpiewające. Poezja. No i teraz, kochani, spójrzcie, taką jedną rzecz. Minęło, może tak sobie, minęło już kilkanaście minut. Już powolutku tutaj zaczynają być oświetlane wierzchołki Tatr, ale w tej chwili to światło jest takie mdłe, niefajne, bo jest już taka środkowa niebieska godzina. Jeżeli chcemy o niebieskiej godzinie fotografować ze słońcem, że tak powiem, które jest za naszymi plecami, bądź lekko, powiedzmy, po prawej czy po lewej stronie od za plecami fotografa czy tam aparatu, to musimy pamiętać, że najfajniejsze światło jest w tych wczesnej niebieskiej godzinie. Później już jest takie, takie sobie. A pod koniec niebieskiej godziny, gdy chmurki zaczynają wyświecać na niebie, jest dodatkowo piękne światło, a wtedy warto robić HDR-a albo zakładać filtry połówkowe pod tym względem, że kontrasty góra, dół już będą zbyt wysokie. Złapiesz tą ostrość? Próbujemy złapać. Coś nie chcę złapać. No nieważne. O, teraz coś. I po pierwsze. Na rękę złapał. Kontrasty będą zbyt wysokie i rozpiętość tonalna matrycy tego nie uchwyci, nie wyłapie. Za to no, HDR-em możemy sobie to fajnie ogarnąć.
No i później, gdy już słoneczko wstanie i gdy nam oświetli te wszystkie tutaj dolinki, światło cienie się pojawią, to wszystko, wtedy jest już końcowa bajka, ale wtedy to już mamy początek złotej godziny. A jednak to nie moje sieroty przyjechały. Kurna, tłok będzie. Tłok jak cholera, coś mi się wydaje. Trudno, aut coraz więcej się zjeżdża, ale wszyscy przyjeżdżają tylko na tą złotą godzinę, już na ten typowy wschód, to słońce wyświetli. Wiadomo, że wtedy jest najpiękniej, ale kurde, ta wczesna faza niebieskiej godziny też jest przecudowna. Też jest. I ja polecam wam, naprawdę, zawsze być wcześniej i robić swoje. A poza tym, no, widzicie, w takich miejscówkach często robi się tłok. I warto jest sobie zająć miejscówkę. Oj, ta ciubciarki. Coś tego Doriana i Daniela nie widać. Kurde, pewnie gdzieś się zagubili po drodze. Spójrzcie, jakie tu piękne już światełko, jak już tam pięknie wyświeca. Cudownie górne partie cirrusów. Już się świecą na czerwono, ale w tamtą stronę już sobie porobiłem. Teraz czekam na piękne światełko tutaj nad Tatrami. Powoli mamy tu tłok. Ludzi w kadrze coraz więcej będzie. A jest spoko. A, wyciapiemy, ale zobaczcie, co tutaj się już powoli dzieje. Ogólnie apeluję na jeden kadr, o, taki. Tego typu. 85 mm z powrotem na D800E założone i będziemy działać. Kochani, możliwe, że zaraz zacznę nagrywać po prostu telefonem, bo bateria w rumie się mi pada. Byłem przekonany, że wziąłem drugą i nie mogę jej znaleźć. Kurde, opakowałem. Cóż, dobra, czekamy. Jeszcze jest ile? Do wschodu ponad linię horyzontu jest jakieś jeszcze 7 minut. Co? Myślę, że tutaj potrwa troszkę dłużej, bo są górki. Robaczki. Kierwa. Wylazły paskudne chmury niskie. Paskudne. I mi kierwa zasłoniły słoneczko. I mi przez to już nie rozświetlą chmury nad Tatrami. Cholera, a taki warun się szykował. Nie no, słuchajcie, trochę na zdjęciach mam delikatnego różu. Od czego mamy Lightrooma i Photoshopa, żeby to troszeczkę poprawić? Oczywiście ja nie będę tego wyświecał, tylko ja po prostu to poprawię. Także będzie lepiej widać. No ty się nie śmiej tu, dziadzie jeden, były patronie. No, ponoć ma kryzys. No. Kuźwa, patron za złotówkę. Nie no, kuźwa, grosik do grosika, ale ja lubię sobie łachadrzeć. No kochani, no kurde, no jeszcze liczyłem na jakąś delikatną zorzę alpejską. Ja już mam tutaj tak chamsko, bo przybliżam. Nie wziąłem gimbala. No kuźwa. Liczyłem na zorzę alpejską, czyli że delikatne wyświecenie tych szczytów tutaj samych. No ale chmury słońca zasłaniają. Już jest po wschodzie. No ale chmury słońce zasłaniają i jest lipa. Przepraszam, tak zoomuję w tam i z powrotem, ale troszkę jestem zirytowany. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyż i tak jest przecudowny plener i uważam, że zrobiłem dzisiaj przefajne zdjęcia i jeszcze tutaj będę robił. I tak właśnie, kochani, tak to właśnie jest, kurczę, z tą fotografią. Trzeci plener z rzędu i warunek, no kurde, nie do pieściu. Dzisiaj w nocy w ogóle, znaczy no nie dzisiaj, wczoraj już w nocy, bo już jest dzisiaj rano, czyli wczorajszej nocy, jechałem na Magurę. Już nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Jechałem na Magurę, ale się wróciłem w połowie drogi zjadłowej. Widoczność 10 metrów. Jechaliśmy 20 na godzinę, całe Pogórze Ciężkowickie i Pogórze Strzyżowskie, kuźwa, w jednej wielkiej mgle. Po prostu zaatakował mnie ostry cień mgły. Tak, wszędzie ostry cień mgły. No i kurczę, no. Na żarze pięknie słoneczko zaświeciło, ale nie było chmurek. Nie było chmurek, to jedno. Druga sprawa, no widzieliście,
zesrane tam komercją. No tutaj też, no jest, z tej strony jest wyciąg narciarski, jest, nie wiem, jakaś restauracja, karczma, ale no to jeszcze, tu mi nie przeszkadza, bo Tatry mam czyściutkie, ale kuźwa, no przecież na tym żarze to już komercha totalna. I tak, to światełko na Tatrach się pojawia delikatne. Gdzieś zaczyna przebijać pomiędzy chmurami. No, to poluję. No i kochani, potem na Magurę jechałem, na wschód słońca, czyli wczoraj. Kuźwa, no i do dupy. Wróciliśmy się, nic z tego nie było. Natomiast, no, dzisiaj ruszyliśmy. Znaczy, jeszcze wczoraj my ruszyli, bo już wyjechałem o 23, żeby tutaj być koło 3 w nocy, żeby jeszcze ten brzask złapać to wszystko. Wszyscy tu się rzucają na sam wschód. A ja wam mówię, pamiętajcie, ten brzask i ta wczesna faza niebieskiej godziny, gdy te na niebie są już piękne kolory tam od strony wschodzącego słońca, cudowne już barwy się pojawiają, na jeszcze te kontrasty nie są takie duże, że to niebo nie jest o wiele jaśniejsze niż ten dół i można naprawdę też przepiękne zdjęcia zrobić, no co dzisiaj już tutaj zrobiłem i sobie zobaczycie. No, także tak, kochani. Dobra, pojawia się lekka zorza alpejska, już wam pokażę. A, widzicie tam robaczki, przepraszam się, trzęsie. Stabilizacja obiektywu jest optyczna, ale no nie mam gimbala, a ja na 120 mm dla pełnej klatki w tej chwili filmuję Lumixem. Te górne oświetlenie partii Tat, to jest właśnie zorza alpejska. Dobra, zamiast nagrywać, idę robić zdjęcia. Zobaczmy tutaj te parametry, jakie nam teraz tutaj wyłażą. Odpalimy oczywiście manual na światłomierzu. Na czwórce w tej chwili jestem. Przy 85 mm, 100 ISO, 9000 kelwinów. Ale ja tutaj domknę. Dam na 1,40 sekundy. Spokojnie mi to wystarczy. I cyk. Wężyk spustowy. Wstępne uniesienie lustra. Unoszę lustro. Pyk. I teraz dopiero naświetlam. No, o, i zaczyna tu świecić na górze, super, ale poczekam jeszcze 2-3 minutki i będzie lepiej, no, może w porywach do 10, cudownie. O, hej kochani, lipa z tym światłem dalej, chociaż jest pięknie, no wyciągnę filtry, zakładam, na razie założyłem połóweczkę. Kokina 121M, to jest filtr połówkowy z takim średnim przejściem, a nawet bym powiedział, że ostrym, ale kurde, wciąż czekamy aż tam zaświeci. Inni też czekają, jak widać, bo muszę ich photoshopować, chociaż tych pewnie zostawię, tych dwóch, bo oni fajnie w kadrze się, naprawdę fajnie w kadrze wyglądają, a tamtych usunę. Wciąż czekamy, kurczę, no. Chmurzyska, niestety. Kurde. Ja to nie mam szczęścia do tych zdjęć, nie? Ale kurde. Dobrze, że ponoć mam talent do Lightrooma, to. I tak myślę, że będą piękne te zdjęcia i że powstanie z tego jakiś fotoobraz do sklepu. A przynajmniej ze dwa. Bo już mam parę z takich, co jestem z nich zadowolony i wiem, co będę mógł z nich zrobić. No my czekamy w każdym razie. Już jest gdzieś za 26 nad ranem. Czyli jesteśmy tutaj już 2,5 godziny. Wymarznięci. Ja w takich kuźwa czewikach jestem. Szmacianych. Wiem, że buty oczywiście cieplejsze zimowe, ale mam w aucie. Nie chciało mi się przebrać. No. Teraz skoczę do samochodu, wezmę grilla chyba i kiełbaskę sobie usmażę. Bo mam! Ha! Ale zobaczymy. W sumie po drodze zjadłem fajną kanapkę. Oj, jako tako głodny nie jestem, tylko mi zimno. I śpik mnie łapie totalny. A nic, czekamy. Oby jeszcze Lumix wytrzymał z baterią. A jakby nagle urwało, kochani, tam dogram coś jeszcze telefonem. A ja ewentualnie skończę jak ostatniego vloga z Borowej Norki. I tutaj jeszcze jeden fajny kadr widzę, tylko że tak mi te czaterki troszeczkę zaświeciły, ale myślę, że
Myślę, że i tak będę zadowolony. Znaczy, ja jestem bardzo zadowolony. Tak wiem, powtarzam się, jestem zmęczony, śpiący. Znowuż mam laga jak cholera. No, ale no, co zrobić? To wszyscy chodzą, robią jakieś różne zdjęcia, kadrów szukają. Ja sobie przyjechałem po jedno zdjęcie, po jeden kadr z Tatrami. Nic więcej nie potrzebuję. Owszem, pewnie coś jeszcze może zrobię. Albo i nie. Jak będę widział kad, to zrobię. Wiecie, jaki ja jestem, że nie czaskam zdjęć. Nie wiadomo ile. I wszystkiemu po prostu. No, a dzisiaj to też takie rozeznanie, bo ja tutaj akurat na tej górze jestem po raz pierwszy. I jestem zadowolony. Oj, coś tam mgiełki, nie mgiełki, troszeczkę tam to białe takie, o tam. To są mgły w pilinach. No, kurde, coś tam zaczynają się świecić. Delikatnie, jakby lekko oświetlało je słoneczko, gdzieś tam pewnie przez jakąś dziurę, to może i tutaj dojdzie. Dobra, znowu do zobaczenia za jakiś czas, kochani. No dla was to jest cięcie i tyle. A ja tutaj muszę pomiędzy tym wszystkim pomarznąć trochę. No. Chwila, bo ja tutaj jeszcze, kochani, kadr widzę. Widzę kadr taki. O, ja tutaj jeszcze go poprawię. Te schodki tutaj prowadzące do tych Tatr. Stafasz z tej altany, pod którą jesteśmy, tamte taterki, na 35 mm i to będzie zdjęcie czarno-białe. Tak. O, coś takiego mi chodziło. I to będzie czarno-białe. O dużym, wzmożonym kontraście. Tak, i to będzie taki na fotoobraz. O, właśnie. Dobra, no to cześć, pa.